Dlaczego się umówiliśmy w bibliotece? Zapomniałeś? Mieliśmy odrobić zadanie domowe z historii. Pani Ola kazała nam napisać, jak zmieniła się nasza szkoła przez 70 lat. A skąd wiadomo, że nasza szkoła ma 70 lat? Tutaj są wszystkie kroniki naszej szkoły. Popatrz, znajdziemy tu wszystko. Christianstadt, dnia 15 listopada 1945 roku. Zdemobilizowany z wojska z dniem 20 września od 15 listopada objąłem stanowisko nauczyciela jednoklasowej szkoły w miejscu. Zastałem budynek szkolny na pół zdemolowany przez działania wojenne. Na dachu jedno rumowisko dachówki. Dziury w ścianach od pocisków armatnich. Okna bez szyb. Dwa mieszkania na piętrze prawie doszczętnie zburzone. Ustępy bez dachu. Ogrodzenie szkoły mocno uszkodzone. Na podwórku pełno gruzów i różnymi rzeczami zawalone i zaśmiecone. A dlaczego tutaj jest napisane Christianstadt? Zapytajmy pani. Dawniej Nowogród to były dwie miejscowości, Krzyskowice i Nowogród, a Christianstadt to dawna niemiecka nazwa Krzyskowic. To w naszej szkole była kiedyś niemiecka szkoła? Zobaczcie, jest tutaj zdjęcie, jak szkoła wyglądała przed wojną. Co tam ciekawego oglądacie? Oglądamy stare zdjęcia naszej szkoły. Przecież nasza szkoła tak nie wygląda. To zdjęcia budynku przy ulicy Szkolnej, naprzeciwko przedszkola. Kiedyś odbywały się tam lekcje, a budynek naszej szkoły był dużo mniejszy. Kończył się przy schodach obok sekretariatu. A dlaczego tutaj jest napisane klasa siódma? Babcia mi mówiła, że kiedyś w naszej szkole było 8 klas. Ale na tym zdjęciu szkoła kończy się koło sekretariatu. Widziałam w jednej kronice takie zdjęcia i tam jest napisane, że na budowę naszej szkoły stary kościół rozebrali. O, a tutaj są zdjęcia, jak otwierają naszą szkołę. Tutaj wygląda już prawie tak jak dzisiaj. A na tym zdjęciu koło drzwi jest jakaś tablica z jakimś panem.
to dawny patron naszej szkoły. Kiedyś był nim generał Karol Świerczewski. No to patron też się zmienił. Teraz jest przecież Janusz Korczak. Ale na tych zdjęciach nie ma biblioteki i sali gimnastycznej. Popatrzcie na te zdjęcia. Szatnia jeszcze nie zbudowana i sala gimnastyczna jakaś taka ceglasta. Tutaj napisali, że to rok 1977. Ale na tych zdjęciach nasza szkoła jakoś inaczej wygląda. Teraz ma chyba inne kolory. W 2006 roku był remont szkoły. Wymieniono okna, ocieplono, szkoła dostała ładny nowy dach i elewację. No i zniknął skład opału i śmietniki. Popatrzcie na boisko, jakieś takie dziwne. I podium stoi, i maszty z flagami. Wręczenie sztandaru, ale nasz sztandar to teraz inaczej wygląda. No i inny patron jest na sztandarze. A na apelowym klomby stoją te same i maszt, tylko ławek nie ma. A jakie śmieszne śmietniki. To zdjęcie musimy pani Oli pokazać. Harcerze tu są, tak jak teraz. I ołówek do pasowania taki sam jak teraz. Zapytamy się pani, co się jeszcze zmieniło? Proszę pani, co się jeszcze zmieniło w naszej szkole od pani czasów? Mnie nie pytajcie, ja chodziłam do szkoły na górce. To kiedyś były dwie szkoły? Kiedyś były dwie miejscowości i dwie szkoły. Tutaj było SP1, a na górce SP2. Teraz jest tam gimnazjum. W naszej szkole jest wielu pracowników, którzy dawniej byli jej uczniami. Proszę pana, a od kiedy w naszej szkole są komputery? Pierwszy komputer był w gabinecie wicedyrektora i to było prawie 20 lat temu. Jest nawet na zdjęciu. A sala komputerowa? Początkowo była w bibliotece, ale to było bardzo dawno temu, jeszcze za czasów pani Krysi. Tam, gdzie dzisiaj jest sala komputerowa, dawniej było mieszkanie dyrektora szkoły. Jeden z pierwszych komputerów stoi tam do dzisiaj i nawet działa. Co jeszcze się zmieniło od czasów, kiedy pan chodził do szkoły? Spójrzcie na zdjęcia sal lekcyjnych, jakie kiedyś były tablice.
Teraz mamy interaktywne. Korytarze szkolne też inaczej wyglądają. I nawet w sekretariacie mamy komputer, a pamiętam, jak stała tam maszyna do pisania. W szkole teraz mamy mniejszych uczniów i dla nich powstała świetlica i plac zabaw. A dla starszych jest przecież siłownia. Pracownicy szkoły mają w końcu parking, no i zniknęła zielona sala gimnastyczna. Mamy nowe piękne boisko. Dawne było bardzo twarde i wywrotka kończyła się zdartymi kolonami i łokciami. Szkoła jest dzisiaj nowoczesna i bardziej kolorowa niż dawniej. A co się w szkole nie zmieniło? Nie zmieniły to się lampy w sali 37 i 39. No, może jeszcze kafelki na podłodze w starej części szkoły. Tak poza tym, to chyba wszystko się już zmieniło. Chyba jeszcze to, że dzieci wciąż uwielbiają grać w piłkę. Po lekcjach przychodzą pośpiewać, potańczyć, pograć na instrumentach lub w gry. Do szkoły nadal dojeżdżają autobusami i sporo czasu spędzają w świetlicy. To chyba już wiemy, co mamy napisać. Dziękujemy. Wiecie co? Myślę, że to już nie jest ta sama szkoła, co 70 lat temu. Chyba masz rację.